Witamy serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj... Siemano! Strefa kibica jest dostępna. Karwatka! A propos właśnie jest sytuacja... Partyzan! No to właśnie się tobą sugerowałem, bo ty zawsze opowiadałeś, że w barze z partyzanta zaczynałeś. Tak, no, przeze mnie, słuchajcie, dobra, to tak na krócej. To było wszystko przeze mnie, taką, jak zwykle. Taką taktykę ustaliliśmy. Tak. Nie, a poważnie to jeszcze raz chciałem, mówię już, wujaczek Feliszysz powiedział, że już... Już jest przeproszony, nie chcę już, żebym nawet o tym wspominał, ale ja jeszcze raz serdecznie go przepraszam. Też was kibiców. Emocje, kurde, nie? Ta klatka się zamknęła. No i co? Gdzieś no poniosły te emocje. To nie było w żaden sposób planowane z mojej strony. Tak zareagowałem po prostu na stres. Jeszcze raz serdecznie przepraszam. Dzięki Bogu, że ani po tym ciosie nie upadł, ani tam nic poważnego nie stało. No. A ty się cieszysz, że go nie trafiłeś. No, nie daj Boże, nie do końca życzę nie wybaczyć. Też jest dla mnie nauczka taka życiowa. Więcej z kolegami się nie bije. Ostatni raz to było, bo kurczę, no... Ty no, ale ostatnio ciężko tak, do głowa, tak powiem ciężko ci, do głowa znosi. Ale tak powiem ci poprawnie, ostatnio ten Waleszyński zrobił ci to samo i tam nie słyszałem, że on kogokolwiek przepraszał. No ale ja jestem sportowcem i ja no gdzieś... tak, no ale wiesz, no. Ale dziękuję, że wspomniałeś. No nic, dobra, to już miejmy za sobą. Jeszcze raz mówię, przepraszam wszystkich, którzy się poczuli urażeni. Niesportowe zachowanie, nie bierzcie z tego przykładu. Nie chciałem, biorę to całkowicie na klatę. I teraz możesz dodać ten taki, co był żałuj, więcej żalu. Więcej żalu, kurwa, no! Żałuj! Dobra, przechodzimy do omawiania gali. Pierwsza walka, Super Mario Skrzypas. Miło zaskoczony jestem postawą Skrzypasa. Byłem za Mariem, obstawiałem jak Fortunę, typowaliśmy to, obstawiałem Super Maria. Ale ogólnie no chłopaki fajną walkę dali. Moim zdaniem Skrzypas też się fajnie zaprezentował, wygrał. No wiadomo, nie są to zawodowcy, ale walka naprawdę taka na przyzwoitym poziomie, jeżeli chodzi o free fight. Mi to szkoda, bo trochę tutaj Maria, no bo gdzieś jesteśmy zaprzyjaźnionym teraz teamem, bo Wasyl trenuje przecież. To Wasyl, tak, Wasyl trenuje tam. Maria, Nicole, wszystkich. Tam wszyscy tańczą, skaczą teraz. Ale właśnie, dlaczego? Właśnie, szczerze, też tego teamu się nie chcesz przyłożyć, nie jest ci w smak tańcowanie. Mario fajny. Fajny, ale tam... Ja Wasyla lubię, ale zostaję u bomby. Tam będę podkurwiał grubego. Wiecie co, ten Mario jest fajny, Skrzypas też jest fajny, bo oni nie są po prostu patologiczni. Oni mają jakiś tam, przepraszam, sposób na siebie, są śmieszni, zabawni, tacy ludzie mogą być z powodzeniem w internecie. Mnie na przykład Skrzypas bardzo pozytywnie zaskoczył i powiem wam szczerze, że ja się spodziewałem gościa, co wejdzie i tak trochę będzie wiatraki robił. A on naprawdę solidnie był zapaśniczo przygotowany, także jestem pozytywnie zaskoczony. Wziął się chłop do roboty. Bardzo fajnie. Naprawdę, myśmy tu nawet jak typowaliśmy walkę, to stawialiśmy na Maria, nie? Ja też na Maria stawiałem, ja bym przekonany, że Maria wygrał. Ja jestem jeszcze tylko zaskoczony drugi, że Skrzypek jest taki niski i taki mały. Powiem, że on jest na 90. A ja jeszcze chłopaki tak wyskoczę teraz jak na nartach. Słuchajcie, do tego odcinka wrzucamy kawałek... Opowiadam. Nie, dawaj ty, bo ty znalazłeś. Słuchajcie, to zostało mi podesłane przez fana Strong Ekipy. Pozdrawiamy cię, przyjacielu, serdecznie. Słuchajcie, mamy taką prośbę. Do tego odcinka wstawimy wycinek, powiedzmy, z wywiadu, który... Z relacji gali. Z relacji gali, z wywiadu, no nie wiem, taki wycinek, urywek, nie wiem jak to powiedzieć. Chciałbym widzowie, żebyście się odnieśli też do tego... W komentarzach, co sądzicie o tym wywiadzie. I o jego treści, i o jego kontekście przede wszystkim. W ogóle na ciebie są... Konrad, powiedz ty, bo ja to tak, to, wiesz, ja jak się denerwuję na przykład, to nie potrafię dobrać słów. Słuchajcie, my nie mamy też pretensji, każdy może mieć swoje zdanie, ale nakierunkowywanie kogoś na wypowiadanie się, że nasz kanał jest czerstwy... To by trzeba się zastanowić, czy to kogoś nie kupić czasem. To może się zastanowić, może tego gościa kupić. No, kupić go? Kup, weź mu tam, Marian z Gdańska, pozdrawiam. Gościa kup, ale generalnie słuchajcie, wstawiamy wam tutaj wycinek materiału. Krzysiek ma dzisiaj nerwy, nie? Tak. Nerwy ma, bo niepowodzenie w pracy było, tak? Nie. Ja już wkurwili. Po prostu, nie o to chodzi. Po prostu wiesz, no nerwy są związane z korkami w Łodzi przy cmentarzach, ze staniem na światłach, z 50-groszowym wzrostem paliwa. Też kup kogoś jak masz nerwy. I tak dalej, i tak dalej. Ale słuchajcie, generalnie to... Poczekajcie. Musimy uspokoić sytuację. Pogadamy o tym 3 minuty i nikt nie będzie wiedział, o co chodzi, więc... Krzysiek, wytłumacz, o co chodzi. Nie, no generalnie wstawimy wam materiał, prosimy was, żebyście się do niego odnieśli, w komentarzach napisali, co o nim sądzicie.
I człowiek, który był poproszony do tego wywiadu, byśmy prosili tego chłopaka o kontakt z nami. O pilny kontakt ze Strong Ekipą, bo jesteś naszym idolem od dzisiaj. Tak jest. Dla takich ludzi, broniłeś, jak ty robimy. Broniłeś go. Serdecznie chcielibyśmy cię zaprosić, możemy to powiedzieć, chcielibyśmy cię zaprosić na taki dzień ze Strong Ekipą, gdzie spędzimy sobie fajnie razem czas. Oczywiście. Tutaj mamy dla ciebie przygotowaną też małą niespodziankę, jak przyjedziesz. Dokładnie. Weź kierowcę, tak ci podpowiem. Tak, dla takich ludzi jak ty, dla takich widzów tworzymy ten kanał, czerstwy kanał. A co do... Ten beznadziejny, czerstwy kanał. Tragiczny, nieszczęsny, ale fajnie, że są tacy ludzie w internecie, którzy są fajni, nie są tacy jak chujowi. Mordeczko, bardzo nam się podobało to, co powiedziałeś o Strong Ekipie, nasz drogi przyjacielu, i bardzo cię prosimy, żebyś do nas się odezwał jak najszybciej. Mamy nadzieję, że nastąpi to po obejrzeniu tego odcinka, więc pisz do mnie na Insta, albo do Konrada, albo do Krzysztofa, podaj numer telefonu, zadzwonimy do ciebie i w planach mamy cię odwiedzić jak najszybciej i będziemy mieli dla ciebie niespo, czyli niespo to jest niespodzianka. Surprise. Dziękuję, surprise! Do gali ciekawe pojedynki przede wszystkim dzisiaj są, a konkretnie ciekawi mnie walka na pewno Labrygi, Leńczuka, Kawrata, Karwata przede wszystkim, bo którą nie gadaj tej! Ziomek, to jest tak... Ja się zastanawiam, jakim prawem oni mają tyle views. To jest tak czerstwy kanał. To jest Strong Ekipa? Na co? Nie zgodzę się z tym, mi się podoba. Mi się A za co lubisz Strong Ekipę? Wiesz co, bo oni są szczerzy i przede wszystkim mówią wszystko o życiu. Tak, no ale... wszystko jest takie z życia wzięte. No ale małe jest kanał, co mi coś o życiu tej... Nie, mi akurat ten kanał przypadł do gustu i... A jaki twój odcinek jest ich ulubionym? Wiesz co, oni mają praktycznie wszystkie fajne odcinki. Ale poczekaj, zazwyczaj... Mordo, sorry. Ty bez kitu siedzisz pół godziny i oglądasz całe? Tutaj, teraz, w sensie? No nie, czy oglądasz całe odcinki Strong Ekipy? Tak, oglądam. Tej Kamil, słyszałeś to? No. On ogląda całe odcinki Strong Ekipy, ten gość. Nie no, akurat mi się podobają ich odcinki i no, każdy ma jakieś tam swoje gusta. Prawda. A teraz wracamy do odcinka. Dzięki. Walka numer 2, Konrad z Feliczem. Zobaczycie całą naszą reakcję, a nie, to poleci po tym. Czyli walka numer 2, Konrad z Feliczem. Całość naszej reakcji widzieliście w poprzednim odcinku, więc nie będziemy tutaj się na długo rozwodzić. I następnie... Nie, no można go pochwalić jeszcze, kurwa. Czy tam się ale nie ma za to chwalić, zobaczcie. Dawaj, jeszcze pochwalę. Ale babul odjebany. Nie, ja go chwalę, bo jeżeli chodzi o walki, to zrobiłeś progres, nie? No pewnie. Ale powiem wam, panowie, szczerze, tak mi kurwa jest głupio za to, że nas sprawi. Żebyś tam się nie zesrał za bardzo, żebyś piórka nie obrózł, ale dobrze walczyłeś. Walka, ale nie mogę sobie, panowie, tego wybaczyć, kurwa, bo naprawdę... Będzie pielgrzymka do Częstochowy szła, to ci podam znać, kiedy tu ze Świętego Jakuba. Ze Świętego Jakuba startują w lipcu chyba, nie? Słuchaj, ja to na pielgrzymkę pójdziesz i ja to w ogóle jeszcze zapomniany. Tak pomiędzy wierszami, to ja się cieszę, że my byliśmy w stanie tą walkę jako taką obejrzeć. To my się pod wpływem? Nie byliśmy pod wpływem, ja ale... Nie. To kolejna sprawa. Nie o to chodzi. Transmisja. Transmisja. Klota. Ja wiem, Konrad, że ty walczysz w Klocie i tak dalej, ale powiem to ja. Tak, kurwa, żeście w chuja zrobili po raz kolejny ludzi, że katastrofa, no. Powiem wam, palec mnie bolał od odświeżania. To po pierwsze, po drugie, cztery dychy w błoto. Ja musiałem jechać do domu, nie dotrzymałem. Ty nie dotrzymałeś do końca. Cztery dychy w błoto plota, no. I dwa, oglądaliśmy walki, na których teraz możemy się wypowiadać praktycznie na TikToku. Tak, ja mówiłem, jadę do domu leżeć na TikToku. No druga gala, słuchajcie, druga gala i druga gala jest bób. No to kogo wy zatrudniacie? Amatora, to mnie byście przy laptopie posadzili i lepiej bym transmisję. Mam to skomentować? Tak. Bo jestem specjalistą w komentowaniu gali. Proszę zabrać głos. No, ugryzę się w język. Nie, no szkoda, też jest. Nie, no to jest kurwa wieku, no. Takie walki ja nic nie widziałem. Słuchajcie, ja już chyba gdzieś znalazłem sobie rozwiązanie, jeżeli chodzi o te dwa aspekty związane, te dwa negatywne aspekty z Klot, czyli ten partyzant i to pay per view, ale to gdzieś w kolejnym odcinku zdradzę, na razie jeszcze muszę to wszystko dopiąć i na pewno będzie to przez moją osobę wynagrodzone. Karwat w Licheniu teraz będzie z krzyżem stał cały tydzień, może tam chodzić do Karwata Świętego, możecie się bo. W momencie, kiedy... Patron partyzantów, Karwat. I starców. Patron partyzantów i starców, Konrad Karwat. W momencie, kiedy ja chciałem oglądać Labrygę z Midą, cały czas na ekranie miałem, jak skrzypa schodził do klatki. Tak. Jak oświeżyłeś, to już było po walce. To już skrzypa... To już było po walce Midą. Nie, no to przecież tragedia była. Się dopiero o tym wszystkim dowiedział następnego dnia, że w ogóle takie... Tragedia była. Nikt nie widział. Ja nie widziałem. Człowieku nikt nic nie widział. No, nikt nie końcówka widział, gali nie była chyba, nie? Tam działała... Tak, końcówka gali to też była taka, jak nie była. No, ty jeszcze, sorry, że mam przerwę, obiecałem to. Muszę jeszcze podziękować serdecznie chłopakom ze Sportowego Płocka za udostępnienie sali, za to, że mogliśmy tam z trenerami zrobić trening przed walką. Dziękujemy serdecznie bardzo.
Ja to wam tylko mogę powiedzieć, dla mnie, tak jak już gadamy o całej tej gali, nie wiem czy będziemy już rozkminiać każdą walkę czy coś, dla mnie największym zaskoczeniem tej gali, co widziałem później na TikTokach, w ogóle kto co wygrał i tak dalej, to było nasze też błędne stawianie, to był Albert Sosnowski. Albert, jak oglądasz ten odcinek, jestem pod wielkim wrażeniem twoim, bo myślałem, że... Przepraszam cię, że tak myślałem, ale myślałem, że nie pokażesz tego, co pokazałeś, a jesteś kurwa naprawdę w formie i jeszcze jesteś... Tak, szacunek dla i Alberta. Możesz jeszcze bardzo, bardzo dużo pokazać i namieszać w tych frikach, bo kurwa no... Znaczy ja to jestem kibicem Alberta ze starych czasów, wiesz, ja tak też walki pamiętam Alberta. No to kurde, gladiator, nie? No ale wiesz, tyle czasu nie walczył, no na tych konferencjach naprawdę. Też tak pokazał się z takiej strony, jak no się pokazał, też, no nie? Więc ja myślałem, że to będzie wszystko takie... Wy tego a też... tu niespodzianka i to wielka. To wam za kulis mogę powiedzieć, bo nie mieliśmy też czasu porozmawiać po walce. Jak to, ty wiesz, że to powalczyłeś, przed walkami masz takie masz odprawy. No. Że masz zawodników, tłumaczy, no, albo sobie bo nie wie. No, no wie. Jest sędzia, na przykład przychodzi, masz wszystkich zawodników i on tłumaczy dzień wcześniej zasady, pamiętasz, miałeś coś no. takiego. I on cały czas pytania zadawał. Ten Albert, tak. Każdy się pośmiewał, wiesz, ja też z mamą siedzieliśmy i mówię, kurde, bo po co się o to pyta co chwila. Przepraszam, czy jeżeli ja złapę tą ręką, na przykład, to ile mogę być w klinczu, no bo to wiesz, to małe rękawice to jest co innego niż taki boks, nie? I z 6 czy 8 pytań zadał takich dziwnych i każdy tak się patrzy, się bo kurde, w ogóle gość o to pyta. Wszystko w walce zrobił, taki miał game plan, wiesz, że on po prostu, on się dopytywał o szczegóły. Właśnie co może zrobić, ile może czasu trzymać, ile to. I to jest profesjonalista, inteligencja właśnie. Inteligencja. Ale fajny gościu, przede wszystkim kulturalny, sportowiec, no. Aż miło popatrzeć, wie. Mieliśmy okazję z nim też porozmawiać właśnie. Dokładnie, ja powiem ci, ja podziwiam gościa, bo ja pamiętam jego walkę z Kliczko, inne wcześniejsze walki zawodowe, no to była nadzieja Polaków, tak? Na jakiś tytuł, na jakieś sukcesy. No. Ale warto wspomnieć panowie o żelaznej szczęce, o Remim Gruchale, ja go tego chłopaka lubię. Odkąd go poznałem na MMA VIP, tego chłopaka lubię, też go wspieram. Uważam, że obydwoje dostali bardzo dobrą walkę i wojownikom należą się oklaski. Walka była super. Jak ruszył na Alberta, to mówię, no chyba zaraz będzie koniec. Ale Albert to przetrzymał i jak ruszył w niego, no, się to... ruszał. Nie wiem, czy widzieliście jakąś serię, by na przykład potrafił uderzyć takim fajnym lewym na wątrobę. Prawy na dół, lewy góra, prawy dół. I tak 4 czy 5 zauważyliście... cały czas to chodziło. Ale Konrad, ty zauważyliście, że trochę tam, jedno, ale trochę rdza Alberta przyłapała, tak jak się poruszał, wiesz, trochę... On jest w twoim wieku czy starszy? W moim wieku, ale on z walki na walkę będzie coraz lepszy. Będzie rozkręcał, tak. Tu ja... Teraz... Jeszcze może dać fajną walkę. Także... Ja bym jego widział na przykład we frikach ze Szpilą. Z Adamkiem. Nie, ze Szpilą to może nie. Już Artur robi kupę czasu, wiesz, ten parter już, więc tu ciężko. No ale wiesz, to słuchaj, no teraz było MMA i tak naprawdę w MMA to tam nie, no, się niektóra walka tylko. Się no. W boksie widzi przecież. No ja wiem, że oni w boksie, to, dlatego mówię, no ty mówisz, że Szpila robi parter, tak. Nie? Ale wiesz, no tu zależy wszystko, jak wynegocjują walkę, nie? Także no, podsumowując... No, ale... Bo Albert tak naprawdę, nie wiem, czy ty wiesz, ale się wywodzi z kickboksu. To nie wiedziała. Tak, no. Kliczko był kickbokserem. Ale bracia Kliczko też kickbokserzy, jakbyście chcieli wiedzieć. Z kickboksu. I kiedyś nawet czytałem taki wywiad z braćmi Kliczko, że bracia Kliczko to kiedyś byli sparring partnerami Przemka Salety. Tak. Ze Saletą sparowali. No. No i kiedyś przyjechali tutaj i mówią, ty, no dlaczego to tak mocno wszystko i tak dalej, no nie? I Saleta kiedyś pojechał do nich na trening, no i Saleta już był taki pod koniec swojej kariery, no i Saleta mówi, ty, no ale no to sparingi to lżej, tak, a oni mówią, a pamiętasz jak ty nas lałeś? No. Wdzięczyli się. No. Także podsumowując, gratulacje Albert, gratulacje Remi, bardzo dobra walka. Ja, super. Wszystkich walk chyba nie będziemy omawiali. W ogóle ty jak wy zareagowaliście na gorszej tej walki Gohan z Nikolą? Dramat. A wiesz co, może nie gadajmy o patologii na tym kanale. No, tak, nie gadajmy, ale ja tylko powiem tak, że kiedyś taka walka właśnie takiej pani Gosi na przykład, czy pana jakiegoś Kazia, czy kogokolwiek, skończy się na ringu jakimś zawałem, jakąś tragedią. Ja rozumiem wyświetlenia, lajki, pieniądze i tak dalej, ale no co za dużo, to i świnia nie zje, jak ja to zawsze mówię, lubię jajca, ale nie do kolan. Dla mnie to było straszne. Nie jestem za tym, żeby promować jakąś tam ciężką patologię po prostu w mediach i tyle. Nie? Dobra, kolejna walka, Denis Labryga. Mindo. Z Mindą. Do, bardzo dobra walka. Obstawiam Labrygę. Ja też obstawiam Labrygę. Denis, gratulacje naprawdę. Yeah.
Tak, gratulacje dla Denisa, ale ja też powiem, że gratulacje dla Mindy, bo Minda ja cały czas się upieram, nie, że twardy chłop, niedźwiedź to tam, taki niedźwiedź to. I to naprawdę, ten chłop coś potrafi, ma, wiesz, ma charakter, to, że on tam był żandarmem, czy pracował w wojsku, co to za problem, nieważne kto gdzie pracuje, nieważne kto kim jest, tylko kto jest jakim człowiekiem i co ma do przekazania innym ludziom. Dla mnie walka na wysokim poziomie, Labryga mega kot. Nie, no to jest... Labryga to jest robot. Cesarz, dwie walki. No cesarza... ty, ale widzisz, to wam coś powiem... O cesarzu właśnie też. Cesarz to był wkurwi... Cesarz to mogę powiedzieć... No na ciosa to powinien być bardziej się nie obrazi, ale wy nie wiecie jak to wyglądało w ogóle. No widziałem. Nie, ale nie, ja to powiem, bo nie mówiłem tego ani na konferencji, ani w żadnym wywiadzie tego nie powiedziałem, bo kurwa w sumie nie miałem okazji, i wam to powiem pierwszy raz. Była taka sytuacja, że ja z operatorem jechaliśmy windą i jechał Marcin Najman. We trzech jechaliśmy. No i gadaliśmy tam z Marcinem, to było chyba przed pierwszą konferencją. No, wyszliśmy z tej windy i tam ochroniarzem był taki mój kolega z dawnych lat. Przy tej windzie. No to ja go zauważyłem, więc chwilę poszedłem z nim porozmawiać, a Najman podszedł od moich pleców, odsunął się tak tam od koloryfera i stał tam. I podszedł cios i było tak. Panie Marcinie, może mogę na słówko? No wie pan, panie Marcinie, i tak. Głowa taka, tak, panie Marcinie, a na konferencji czy tam ten płaski. No, okay. Ale ten cios tak przysymulował. Z Najmanem o tym gadałem, właśnie Najman mówi, że szkoda, że tego nie powiedziałeś, ale to teraz powiem, bo taka sytuacja miała miejsce, także nie, znaczy tego gościa najlepiej jakby niż żadna federacja nie zatrudniała. To była symulacja. Szkoda pieniędzy, a dwa, no to po co? On lepiej symulował niż ty abu z ból brzucha w podstawówce na matematyce. To człowieku, to mało razy gdzie się dostało, w tył głowy, czy gdzieś spadł. Ale nie dostał w tył głowy, tutaj. No. Tu dostawa. Tu gdzieś. Słuchaj, ja pamiętasz kiedyś jak ja z Łodzi przyjechałem? Pamiętam. Ja przyjechałem kiedyś, człowieku, po imprezie w Łodzi, tak. Ja miałem oko wielkości pięści, miałem kreskę, dostałem w twarz z partyzanta. Znowu z partyzanta? A to jak coś? Kolegę rozdzielałem, ja nie chciałem, żeby była w ogóle bijatyka, szedłem rozdzielać kolegę, nas było trzech, znaczy nas było czterech, zostało nas dwóch, bo reszta po prostu miała coś do załatwienia, uciekli. Tamtych było z 11 czy tam z 12, ale po prostu dostałem z partyzanta takiego strzała, miałem oko zamknięte, dostałem w oko, farba mi poszła nosem. Miałem taki krawat, no i powiem ci, gorąco mi się zrobiło, miałem lekki tam na pewno wstrząs mózgu później, bo mi się kręciło ze 3 dni w głowie i wiesz, kurde, no nie upadłem jakoś, na tych nogach stałem, tak? No to jakby ten chłopak dostał takiego, nawet tam ja nie będę go wymieniał z imienia nazwiska, no nawet jakby ten chłopak dostał takiego strzała, no to chyba głowę by miał, nie wiem, no głowa by była na drugiej ulicy. Generalnie ta płaska w stronę Marcina Majmana była nieelegancka. Marcin jest starszy gościem, żenująca. Jak na jakimś tam już poziomie nie powinno się pewnie rzeczy robić, ale dobra. Walki cesarza z Izakiem. Jeszcze też przepraszam, ty mówisz, że Marcin to jest starszy gościu? Marcin jest w moim wieku. No dlatego mówię, starszy. To dziękuję ci, że uważasz mnie za starucha. Walki cesarza z Izakiem nie widziałem. Nie wiem, czy Izak go udusił, czy go co ja, on zrobił, ja nie wiem. Ja też nie widziałem, bo już byłem w hotelu, bo to była walka łapowa. To jest jedna walka, której nie widziałem. Na punkty przegrał Marcin. Na punkty to przegrał? Ten, co się bił na 10, też nie wiem o co chodziło. Wygrał. Z walką, ale nie znam gościa, nie wiem o co chodziło. Ale on się potrafił bić, ten chłopak. Tak, ale wy nie potraficie, znaczy nie potraficie, wy nie jarzycie gościa, bo wy nie w internecie. Kiedyś był taki śmieszny film, kiedyś polski YouTube miał taki, on był na polskim YouTube, miał taki film śmieszny, jak walkę ścieniem robi. No i tam krzyczą do niego z trybun, dawaj Boro, jakbyś walczył z 10, kota ci gwałtu i tak dalej. To było takie, no wiesz, to nie jest, wiesz, jakieś, to było śmieszne tamte lata, gdzieś tam dawno temu i ten film miał, nie wiem, z 10 czy 12 lat. No i po tym czasie on zaczął trenować sporty walki i stoczył walkę z 10, to takie, no. Pawła Jumpera kojarzysz na przykład? No dobra, ale, no ten, chłopak się, ale ten chłopak miał, ten chłopak dobrze się bił. On ale tam bardzo było, dobrze się bił. Ile było? 50 sekund czy 40 sekund? Minuta, każdego miał minutę. On bardzo dobrze się bił. I się ładnie ruszał, ja i na nogach ładnie chodził. Ja nie wiem, bo jak wchodził pierwszy, to jak się zacięło, to później go ogłosili zwycięzcą, jak się włączyło. To już sprzątali pogali, jak się włączyło. No i została walka Daniel Omielańczuk, Denis Załęcki. Ja tylko chciałem złożyć ogromne gratulacje Danielowi Omielańczukowi. Gratulacje dla Daniela Omielańczuka. Tak, gratulujemy. Kultura, profesjonalizm. No i top 15 UFC, no nie? No to sztywny fakt, sztywny goździec. Nie ma co gadać. A nawet miałem, muszę wam powiedzieć, nie wiem czy wam mówiłem, w galerii w Warszawie miałem okazję przybić piątkę z Omielańczukiem. No fajny gościu taki, ale powiem ci, wielki chłop, powiem ci, jak niedźwiedź. No Daniel przybił piątkę z tobą.
Nie, ja z Danielem, ale Daniel powiem ci, ma taką, Daniel Pomieranczyk ma taką kalafę, nie? Do tej pory mi wspomina to. Tak? Kurwa, widziałem go w galerii, ale potwór. Nie, mówi tak, widziałem go w galerii, schód. Pali to sklepami. Kupowałem akurat. Kupował coś i schód. Coś tam się odgrażał, trzeba dodać. Tak. Także jeszcze raz wielkie gratulacje dla ciebie, Daniel. To co, pominęliśmy jakąś walkę, czy wszystkie? Pominęliśmy. Właśnie, jedna walka, która... który moim zdaniem troszeczkę widzowie źle, tam też widziałem dużo negatywnych komentarzy, moim zdaniem niesłusznie, nie wiem czy panowie ze mną zgodzicie, ale Dawid Załęcki kontra Tomasz Starara. Ludzie mają pretensje, że Dawid uciekał. Ludzie, 8 stopniem Stararu, który jest 15 minut cięższy, który napierdala niemiłosiernie i ta taktyka, którą on przyjął na tą walkę, moim zdaniem była genialna. Znaczy, uciekać. No, dla mnie po raz kolejny Dawid Załęcki pokazał się z bardzo dobrej kurwa, strony. Powiem gość, to jest naprawdę, dla mnie jest... Tak, ja powiem wam, że zawsze mu kibicuję z racji tego, że on jest w moim wieku, nie? To swój rocznik? On jest chyba starszy od ciebie. Albo rok starszy. Ja nawet wystosowałem... dobrze mi przypomnieliście, bo po poprzedniej gali wystosowałem do niego wiadomość prywatną na Instagramie. A teraz zapomniałem i nadrobię to dzisiaj. Po prostu wyślę temu chłopu gratulacje. Jeżeli Dawid oglądasz Crazy, jeżeli oglądasz Strong Ekipę, to pamiętaj, że Strong Ekipa ci mocno kibicuje. No jest... Też Tomek Sararowiano wskoczył z doskoku. Może kiedyś będziemy do niego go odwiedzić. Możemy, no ja go zagadam na śmierć. Tomek Sarara do skoku, ale Tomek Sarara jest, jest cały czas w gazie, nie? Także wiesz. Ty, a teraz mały przerywnik w całym odcinku. Trenujemy na siłowni. Z kodem Strong Ekipa macie zniżkę na suple KFD. Pamiętajcie, kod Strong Ekipa. Nie tylko suple, bo wszystkie produkty KFD. KFD, aż żyć się chce. Tak, aż trenować się chce. Trenować się chce na suplach KFD. Także ja jeszcze dogram, muszę coś dograć. Dobra. Także pamiętajcie, że używamy tylko suplementów o sprawdzonej jakości. Sprawdzałeś jakość? Ależ kurwa dograł, powiem ci, tak dograłeś, że kurwa lepiej nie trzeba. Niż reklamy. Pomagamy się suplementami o... Kurwa, wiem, że ty coś też dobrałeś. Ja też tak mówię, kurwa, jakiś wywód będzie. Jakiś wywód będzie, kurwa, tu. Ale to, sam to układałeś, czy ci dzwonili do ciebie? Centrali. Centrali z KFD do mnie dzwonili. Ci ktoś zadzwonił? Nie, no słuchajcie, moi drodzy widzowie, no oni się ze mnie śmieją, ale słuchajcie, no chodzi wiadomo o to, żeby się wspierać, spożywać, wspomagać suplementami tylko z najwyższej półki, no o to mi chodziłem, no. Nie, już nie powiem nic. Nie mogę. Dobra, już nie wspomagaj. Zniszczyłem się sam i wy mnie zniszczyliście, ale reklama. Także... Jak nie wiecie o co chodzi, to chodzi o to, żeby wspomagać się suplementami KFD. Dobra, to są dobre, smaczne. Pozdrów ludzi, idziemy coś zjeść. Pozdrów ludzi. I działają. To teraz ty będziesz na koniec odcinka zawsze pozdrawiał. Dobra. Ja będę przepraszam, a ty będziesz kawał. Dobra, słuchajcie. Pozdrowienia. Ja pozdrawiam i znikam. Bo tak jest. Ja też wszystkich pozdrawiam. Jeszcze raz przepraszam i dziękuję. Zgwasiłem. Dziękuję za doping. No i na koniec, już może nieśmieszny, beznadziejny już można powiedzieć. Tak, no bo ludzie nie chcą już tego oglądać, ale jednak Czerstwy Krzysztof. Dlaczego nie chcą? Sami mi Czerstwa. Ja całe życie... Ale w sensie tak, już tak było, wiesz. Wiesz co, Konrad, to ja całe życie chciałem po prostu bez scenariusza. Chciałem się pokazywać ludziom taki, jaki jest. Ale to dzisiaj widać, że tu jest bez scenariusza. No, ale to jest zawsze bez scenariusza. Odcinki jakieś, które mieliśmy reżyserowane, to były tak naprawdę tylko pranki, ale tylko dlatego, że musiały być reżyserowane. No tak, słuchajcie, my też, ja uważam, nie wiem, może mnie poprawcie, jeżeli się mylę, ale my nie jesteśmy zawodowymi youtuberami, tylko my jesteśmy trzema gościami, trzema kumplami, którzy po prostu sobie żyją, coś robią, śmieją się nawzajem z siebie. Oglądacie nasze życie, jakie ono by nie było, czy tak. Tu mieliśmy mojego partyzanta, tu mieliśmy Grondę, są niepowodzenia, są inne jakieś uniesienia radosne, wesele, niewesele. No, my wam po prostu dajemy swoje życie tak naprawdę na ekranie. I tu innego kontentu nigdy nie będzie. No nie. A jak ktoś chce jakiś inny, no to już nie pomoże. Dobra. To na inny kanał. Dobra, Czerstwiak i lecimy coś zjeść. Żona do męża. Mężu, czy to prawda, że płazy są głupie? Tak, żabciu. Żabiemko.